Miejsce, w którym się znajdujemy, to jest taki pierwszy punkt, gdzie zaczęliśmy myśleć o rewitalizacji dzielnicy. W tym miejscu posadziliśmy kiedyś prawie 1000 słoneczników, w cudzysłowie to było słoneczniko sianie. I od tego momentu można by powiedzieć, że ruszyła lawina rewitalizacyjna na Oruni. Wiele osób się zaangażowało, mieszkańców, urosły słoneczniki. No i trwa, ta cały czas nadzieja o poprawę naszej dzielnicy trwa. Dzisiaj, będąc tutaj w tym miejscu, mamy Inkę, która pokazuje nam, jak powinniśmy działać, jak pokazywać, jakim być autorytetem dla młodzieży. Inka też reprezentuje naszą, powiedzmy, dzielnicę w tym miejscu z tego tytułu, że jest widoczna z traktu głównej drogi naszej dzielnicy. Także pokazujemy, że na Oruni się zmienia, że Orunia jest coraz piękniejsza i że warto do nas po prostu zajechać, zobaczyć, jak to wszystko pięknie jest. Z Orunią związana jestem dzięki dziadkowi, który tutaj zamieszkuje za torami, zamieszkiwał za torami i po nim jakby odziedziczyłam mieszkanie, ale też dzięki boisku, które jakby zapoczątkowało podróżowanie w kierunku Oruni i zakochaniu się w tak zielonym, pięknym miejscu. Będąc nastolatką, wielokrotnie przyjeżdżałam na boisku, które wyglądało zdecydowanie inaczej niż obecnie. Dzisiaj jest piękne, poprzednie było nie tak piękne jak to obecne. Wielokrotnie uczestniczyłam w różnych rozgrywkach moich kolegów ze szkoły i nie tylko. Panowie grali w piłkę, a my tutaj z dziewczynami kibicowałyśmy na trybunach. Dziadek był znaną osobą na tej dzielnicy, a może powiedzmy na tej ulicy, ponieważ robił buty, był szewcem, ale takim szewcem typowo zadaniowym w mieszkaniu, zlecano mu konkretne zadanie, jakieś buty, wytworzenie dla pani, dla pana, no i tym się trudnił. Też go dużo ludzi znało, więc jakby, no, gdy mówiłam, że jestem wnuczką pana Wilczyńskiego, wszyscy wiedzieli, o kogo chodzi. Także też byłam potem rozpoznawana jako wnuczka dziadka szewca. Znajdujemy się teraz, szanowni państwo, w takim newralgicznym punkcie naszej dzielnicy, to jest przejazd kolejowy na wysokości Dworcowej. Niestety dzielnica jest podzielona szeregiem nitek kolejowych, które utrudniają codzienne życie. I tak naprawdę mamy słabą mobilność, co też utrudnia codzienne funkcjonowanie w tym obszarze. No musimy jakoś żyć, czyli poruszać się między szkołą, pracą, sklepem, przychodnią, kościołem. I musimy kilkakrotnie stawać na takim przejeździe zamkniętym. Najgorsze i najtrudniejsze sytuacje są, gdy karetka pogotowia stoi. Niestety musi stać. A my jakby bezradnie musimy na to patrzeć. W obawie przed jakby życiem naszych sąsiadów, naszych rodzin. I no, potrzebna jest rewitalizacja, żeby też pokazać, że ten punkt jakby naprawy, poprawy tego przejazdu jest dla nas też ważny. Liczymy, że to kolejny etap rewitalizacji naszej dzielnicy też kiedyś nastąpi. Znajdujemy się obecnie w tunelu, a właściwie na pochylni, która no też nie ułatwia nam życia. Brakuje zdecydowanie standardu tuneli SKM, gdzie są windy obligatoryjnie. Tu niestety na żadnej z czterech tuneli takich wind nie posiadamy. Mamy pochylnie kręte bądź proste, wręcz nie do pokonania dla starszych osób i osób niepełnosprawnych. Są bardzo trudne i męczące w codziennym jakby życiu i funkcjonowaniu pomiędzy pierwszym obszarem przed torami i drugim obszarem za torami. Jeżeli chodzi o mity o Oruni, być może kiedyś było niebezpiecznie. Może to były lata 60, 70, nie wiem, nie mieszkałam tutaj. Coś słyszałam, jak mieszkałam na Muniska o Oruni. Ale dopóki człowiek nie przyszedł, nie zbadał sam, to nie mógł ocenić tak naprawdę miejsca, którego wcześniej nie poznał. Poznałam i stwierdzam, że no, większość opowiedzianych historii to były chyba mity, albo dawne, stare dzieje, które już dawno temu przepadły i nie wróciły. Mamy tutaj dużo osób starszych, którym trzeba pomóc, jest spokój, jest cisza. Tak jak powiedziałam,
Dowiadywaliśmy też się w policji, jak to wygląda od strony statystyk. Nie jest wcale tak źle właśnie. Można powiedzieć, że jest chyba lepiej niż gdziekolwiek indziej na Górnym Tarasie. Jak to jeden z policjantów powiedział, potrafimy też załatwiać sprawy między sobą. Czyli łagodzimy obyczaje, nie wzywając jakby osób postronnych. Umiemy ze sobą rozmawiać, prowadzić jakieś kompromisy. Nie wiem, pewnie powtarzana wielokrotnie historia ciekawa, tak? Też napędzana medialnie przez dziennikarzy, że to Orunia, która kiedyś tam się źle kojarzyła, tak? I wzmacnianie przez pewien czas tej złej opinii powodowała, że to tak się ciągnęło wiele lat. Ale to już się zmienia od wielu, można by powiedzieć, lat, kiedy prężnie działają tutaj społecznicy na tej dzielnicy, to odkręcają już ten stereotyp o Oruni. Jest chyba lepiej spostrzegana niż kiedyś, jeszcze kilka lat temu. Thank you.